Gdy dojechaliśmy na miejsce, postanowiłem, że poda się przespać. Nagle wbiegł naszego pokoju Alan. Był tak najebany, agresywny. Zaczął tam ciągnąć Martę za nogę, wyciągać ją z łóżka. Się ze mną nie witałeś. Marta? Ej, ale spokojnie. No piłem się, no po prostu, no, dobra impreza, mega ludzie, mega atmosfera, no parę drinków się poleciało i po prostu nie pamiętam tego. Widzisz to? Tak, jesteś supermanem. Nie masz prawa, weź na moje łóżko, rozumiesz to? Nie, no to nie jest moje łóżko. Po prostu? Nie masz prawa, weź na moje łóżko. Nie wejdzie. No tu jest moje łóżko. Wejdziesz na moje łóżko? Tak. To ci daje bułę. Tak. Ej, Gansy. Martin, to jest łóżko. Rozumiesz? Kurwa, to jest upadek człowieka. Tak, to jest upadek. Wejdziesz na moje łóżko. To ci zajmie bułę. Nigdy w życiu. Nie wiem, ja akurat jak sobie piję, no to odpierdziela mi. Nieraz pozytywnie, nieraz negatywnie, ale częściej właśnie pozytywnie mi odpierdziela, więc nie wiem czemu. Może pewnie zając mnie chciałem po prostu zażartować albo coś. Nie śpimy, zwiedzamy albo coś, no. Roba! Jebie! Alan chyba nie powinien pić alkoholu. Źle to na niego działa. Jest bardzo agresywny po alkoholu. Spać, kurwa! I uważam, że nie powinien w ogóle pić, bo przez to tylko może i problemy. Moje kurwa. No i wtedy było tak, ale tylko chwilowo, że Alanik stracił formę, ależ odzyskał ją jeszcze przecież szybciej niż ją stracił. Odpierdalasz się, kurwa! Nie, chodź!